Stany Zjednoczone dzisiaj, podkreślam dzisiaj, są imperium zbudowane na Biblii, zbudowane jeszcze przez ludzi, w których mieszka Duch Święty w większości, czyli biblijnych chrześcijan, którzy zawołali osobiście do Jezusa Chrystusa. Jezus, baw mnie. Nie urodzili się w krajach chrześcijańskich, nie. Urodzili się w rodzinach chrześcijańskich, nie. Ksiądz ich tam polał czy pokropił wodą, tylko osobiście zawołali: Jezu, obmyj mnie swoją krwią. To i tylko to są chrześcijanie, nie? Takich najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone pełnią rolę takiego miejsca schronienia dla wszystkich uciśnionych chrześcijan z całego świata i nie tylko chrześcijan, ale ze wszystkich innych religii czy światopoglądów. Wszyscy uciekają do Stanów Zjednoczonych. Czyli biorąc pod uwagę zarówno tę apokalipsę Starego Testamentu, gdzie widać było wyraźnie, że to Imperium Rzymskie stanie na czele tego rządu światowego, i biorąc pod uwagę to, że Antychryst i jego spisek zwyciężył dopiero wtedy, kiedy Kościół zostanie zabrany, a Stany Zjednoczone mają Boże błogosławieństwo, jak widać we wszystkich tych wojnach, dzięki chrześcijanom, którzy konstytuują główną część elity i narodu tego państwa, Stany Zjednoczone nie mogą przegrać tej wojny.